Pani Lucyno, pozwolę sobie zadać pytanie, które sobie dzisiaj wszyscy stawiamy. Jakie Pani zdaniem są ważne sprawy dla życia codziennego seniorów w Lublinie? Jaką kwestię Pani chciałaby poruszyć? Dla mnie bardzo ważną rzeczą, która mi naprawdę leży na sercu od wielu, wielu lat, są sprawy tak zwanych arkad. To jest miejsce tego dawno zielonego placu pomiędzy ulicą Świętoduską a Lubartowską, gdzie kiedyś był przepiękny ogródek, miejsce, gdzie można było sobie przysiąść, odpocząć. W tej chwili jest tam jedno ogromne, wielkie rumowisko przysłonięte jakąś metalową blachą i tyle. Bardzo leży mi to na sercu, gdyż teren jest w ścisłym centrum historycznym Lublina. Powinien być wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem. W 2005 roku firma Arkady przejęła, tak się omen nazwała, podobnież jak ten teren, przejęła wieczyste użytkowanie te tereny. Nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, ponieważ miała tam wybudować dwa wielokondygnacyjne parkingi połączone podziemnym korytarzem, w którym byłyby umiejscowione sklepy. No, i w każdym bądź razie chodziło o to, że te parkingi miałyby być czteropiętrowe i oczywiście w dół te piętra. Całe szczęście, że Wojewódzki Konserwator Zabytków uwarunkował rozpoczęcie prac nadzorem architektonicznym, archeologicznym. Okazało się po wejściu archeologów, że na tym placu odkryto artefakty pochodzące nawet z X wieku, co jest bardzo miłym zaskoczeniem, gdyż okazuje się, że nie wiemy jeszcze, jak dużo faktów różnych kryje nasze miasto. Od tamtej pory ciągną się w nieskończoność różne sprawy sądowe pomiędzy miastem a firmą, do tej pory niewyjaśnione. Teren leży odłogiem, nic się tam nie dzieje, a ja widziałabym tam miejsce zieleni, oazę zieleni, gdzie mogłyby być wystawiane prace Wydziału Artystycznego UMCS-u, czy chociażby architektura krajobrazu Urzędu Przyrodniczego mogłaby robić tam wspaniałe prace związane z zielenią. No cały czas coś by się działo. Kawiarenka mogłaby wrócić do dawnej świetności, a może nawet jeszcze lepiej, gdyż powinna być tam taka kawiarenka artystyczna, gdzie odbywałyby się recitale, prelekcje, spotkania autorskie. Jest to miejsce, w którym brakuje ducha, że tak powiem. Mamy wszędzie blisko, mamy blisko Starówkę, mamy tysiące, jeżeli nie więcej, turystów w lecie, bo mamy przecież prześwietne programy, które tych turystów do nas ściągają. I to miejsce aż się prosi, żeby właśnie powstało tam takie oaza zieleni i miejsce kultury całego miasta, gdzie również i seniorzy mieliby jak najbardziej swój czas do wykorzystania. To tyle, to są moje marzenia, które bardzo, bardzo chciałabym, żeby się zrealizowały. Dziękuję bardzo.
Pani Lucyno, uprzejmie dziękuję za ten komentarz. Myślę, że każdy z nas przechodząc koło Arkad po prostu aż się krew gotuje, jak taka piękna przestrzeń. Może Państwo pamiętają, jest takie piękne zdjęcie z 1958 roku, kiedy te Arkady są takie zadbane, kiedy są kwiaty, kiedy są postawione ławeczki, gdzie jest taka wiarenka. No, miejsce ma tak ogromny potencjał i tak piękną historię, że naprawdę aż serce się łamie. Że to miejsce w tym momencie jest takie zaniedbane. I w takim razie obserwujemy mocno tą sprawę i liczymy na to, że sprawa zostanie wyjaśniona i będziemy mieli przestrzeń, żeby móc usiąść wspólnie, spotkać się, porozmawiać i pozachwycać się trochę tym naszym pięknym miastem. Pani Joanno, pięknie Pani podsumowała to wszystko, o czym Pani Lucyna mówiła. Chciałem przyłączyć się do tego, przecież to jest centrum miasta, to jest wizytówka miasta i ten projekt, który podjęła ta firma Arkady, no jest nierealizowany. Ja bym miał tylko sugestię Pani Lucyno, gdyby Pani zechciała w swoim artykule jeszcze taką rzecz podkreślić, po prostu zapytać władze miasta, czy w stosunku do Arkad stosowane są przepisy dotyczące stawek podatku od nieruchomości określone uchwałą numer 850 z 17 roku. Ta uchwała jest oczywiście co roku, te stawki są zmieniane, ale ta uchwała nakłada albo może określa, no wręcz bym powiedział, obowiązek miasta stosowania podwyższonych stawek opłaty tego podatku dla obszarów, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określał zabudowę mieszkaniową lub usługową i w ciągu 4 lat od decyzji pozwolenia na budowę projekt nie został zrealizowany. Według mnie minęły już 4 lata od decyzji w tej sprawie i czy miasto stosuje te podwyższone opłaty podatku od nieruchomości. Jest to bardzo ważne, jest to piękny instrument, który by przymuszał do tego, żeby Arkady się zdecydowały, czy realizują projekt, czy oddają z powrotem teren miastu. To sprawa wygląda zupełnie inaczej, dlatego że miasto chciało zwrotu tych terenów, ale niestety tak rozpisali w latach 2005-2007 tę dzierżawę, że to przeszło tak jakby w ręce tej firmy. Miasto od wielu lat toczy spory, bo chce odzyskać te tereny. Natomiast tak były sformułowane te decyzje zawarte pomiędzy miastem a przedsiębiorstwem, że w tej chwili miasto nie bardzo ma jak, że tak powiem, ruszyć ten temat. A tym bardziej, że dokonano odkryć tak ważnych archeologicznie, które z drugiej strony uniemożliwiają budowę tych parkingów, a jeszcze dochodzi tego typu sprawa, że tam w ogóle byłyby w związku z tą budową zagrożone okoliczne budynki. Także tutaj jest po prostu jedno wielkie bagno, można tak powiedzieć. To jest się już ciągnie 15 lat, to nie 4 lata. Ostatnie dokumenty, jakie zostały wydane w tej sprawie, to był rok 2009, gdzie firma uzyskała tę budowę na te dwa parkingi. Jeden miał być przy ratuszu, drugi miał być no, w środku, powiedzmy, tego terenu.
No, ale niestety, a może stety właśnie, że zajął się tam tym archeolog, wojewódzki konserwator zabytków, bo być może to samo by się zadziało, co na Górkach Krakowskich, gdzie po prostu inwestor wjechał i aż musieli odnaleźć kości ludzi, żeby po prostu cała budowa stanęła. No w głowie się nie mieści. Ja przepraszam, ale ja to od razu zaczynam się trząść z nerwów, bo to się sypią przekleństwa niesamowite, że tak się wyrażę. No, przepraszam. Jest w każdym razie taka sytuacja. Co dalej, nie wiem, trzeba by się było przyjrzeć pod kątem spraw z tych sądowych, jeśli chodzi o arkady. A miejsce naprawdę przepiękne, gdzie można zrealizować wspaniały program, ująć wszystkich z Lublina, młodych, starych. No tyle powiem, bo się rozgadam zaraz. Tak, bardzo, bardzo cenna uwaga. Dziękuję pani Lucynie i pani Józefowi. To faktycznie. Mogę ja jeszcze. Piszę jak najbardziej, bo pani Lucyno, jakby pani mogła sobie zobaczyć tą uchwałę. Paragraf 1, ustęp 1, punkt D. Mówi o tym. Bo ja nie zdążyłam zapisać. Jaki numer? Uchwała numer? Uchwała numer 850 z 17 roku. Dobrze. Paragraf 1, ustęp 1, punkt D opisuje, że takie obszary, jakimi dysponują arkady, powinny być objęte tym podatkiem, tą stawką podatkową, a ta stawka podatkowa jest wyraźnie wyższa od innych stawek jak w podatku od nieruchomości. To ten punkt obliguje firmy, które chcą inwestować w strefie rewitalizacji, a ten obszar jest objęty strefą rewitalizacji, do szybszego działalności. Jak do tej pory miasto nie uzyskało ani grosza od firmy, a kilkanaście milionów firma prawdopodobnie jest już winna miastu. Także no, trzeba by się zająć szerzej tematem. Ja to pisałam 2 bądź 3 lata temu, już nie pamiętam, także w tej chwili nie pisałam po raz drugi, choć zamierzam, powiem szczerze, zająć się tematem. Dziękuję bardzo.